co to do kościotrupa? Nie żeby coś, ale powinnaś coś zjeść. Serio, jacyś kolesi uważają to za atrakcyjne? Takie i wiele innych komentarzy otrzymała w ostatnim czasie Ariana Grande na swoim profilu na Instagramie. Piosenkarka z Za Oceanu została posądzona o zaburzenia odżywiania po tym, jak w sieci zaczęły ukazywać się jej aktualne zdjęcia z planu filmu Wicked. Ludzie zaczęli wypisywać w social mediach tysiące komentarzy, że wygląda za staro jak na swój wiek, ale przede wszystkim skupiono się na jej ciele, że jest anorektyczką. Już w 2013 roku pojawiały się komentarze odnośnie jej wagi, że jest za chuda, a tabloidy nie pozostawały też dłużne. Na przykład w Daily Mirror zadano pytanie: Ariana, czy to naprawdę ty? W 2020 roku fani uznali, że piosenkarka przybrała na wadze i wygląda za grubo, a hasło Ariana Grande Fat trendowało na Twitterze. Tylko po to, aby parę miesięcy później znów pisać, że jest za chuda i żeby coś zjadła. Temat ten powrócił ostatnio z hukiem za sprawą TikToka, w którym Ariana m.in. prosi ludzi, żeby przestali komentować jej wygląd. Zjawisko, z jakim mamy do czynienia, to body shaming, z którym mierzą się nie tylko celebryci z pierwszych stron gazet, ale dotyczy to albo może spotkać każdego z nas. Zapewne większość z nas chociaż raz w życiu usłyszała coś nieprzyjemnego na temat swojego wyglądu. Przytyłaś, lepiej tego nie jedz, ty taka chuda, weź coś zjedz. Przykłady można mnożyć. Według dr Małgorzaty Majewskiej, socjolog i językoznawcy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie chodzi o to, że nas się zawstydza ze względu na ciało, tylko nas się zawstydza ze względu na to, że to, jak wyglądamy, jakoś nie pasuje do tego, jak powinniśmy wyglądać i w związku z tym my powinniśmy odczuwać emocję zwaną wstydem. Bardzo często hejt objawia się atakowaniem wyglądu innych osób. Wystarczy, że ktoś ma jakąś dramę w sieci albo zrobi czy powie coś, co nie spodoba się większej grupie ludzi, no rozpoczyna się na niego nagonka i wówczas bardzo często uderza się w jego wygląd i życie prywatne. Bardzo dobrze było to widać ostatnio w sieci, kiedy mama na obrotach zamieściła TikToka, który nie spodobał się dużej grupie użytkowników, a ogromna grupa komentujących skupiła się na wyglądzie TikTokerki i próbie ośmieszenia jej i zawstydzenia. W pierwszym podcaście nowego kanału GOATS jeden z założycieli, Michał Bogsdel Baron, zwierzył się, że negatywne komentarze mają wpływ na jego psychikę, zwłaszcza te dotyczące jego wyglądu zewnętrznego. Najgorszą jakby rzeczą, jaką gdzieś tam doznałem, to jest no ten hejt z mojej wersji zewnętrznej, nie? Że po prostu już w pewnym momencie widziałem... Body shaming. Tak. Mnóstwo było takich komentarzy właśnie, że wiesz, tłusta świnio, gruby śmieciu i tak dalej. Do tego stopnia, że jak sam przyznał, zniszczyły w nim pewność siebie. Bolało mnie to, tak jakby czułem, że opadam z taki, tak jako facet też. Jakby komentarze zniszczyły we mnie taką też pewność siebie, nie? Oraz z czasem doprowadziły do znacznie poważniejszych konsekwencji, czyli zaburzeń na tle odżywiania i początków bulimii. Miałem początki bulimii, nie? Mhm. Czyli po prostu takiej no, bardzo chujowej choroby, która budowała się poprzez dyskomfort związany z krytykowaniem wyglądu, z tym wszystkim. Żeby było zabawniej, wyznanie dokonał po tym, jak jeden z widzów, który połączył się ze studiem, dla żartu nazywał go pociesznym grubaskiem. Co tam jest Bogsdel? Czy on jest po to, żeby w każdym projekcie był taki pocieszny grubasek? Bogsdel wytłumaczył. Odpowiedz, Michał. Się kurwa popłaczę. Ile muszę ważyć, żebym przestał być pociesznym grubaskiem? Bolało się, nie? Trochę. I teraz odpowiedzieć, zawsze będziesz gruby, nawet jak będziesz chudy. Dokładnie tak. Badanie Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym przeprowadzone wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykazały, że ponad 43% osób w wieku od 10 do 19 lat głodzi się lub obiada, a ponad 32% badanych nie akceptuje tego, kim jest i jak wygląda. Z kolei globalne badania mówią o tym, że body shaming jest czwartą z najczęstszych przyczyn samobójstw wśród nastolatków. Jak więc widać, problem jest ogromny i nie można go bagatelizować. Skąd to się bierze? Opiekunowie stanowią wzór nawyków żywieniowych, postaw wobec jedzenia oraz ciała i atrakcyjności fizycznej. Niestety, ale pierwsze negatywne i krzywdzące komentarze dotyczące naszego ciała, mające często na celu zawstydzenie, poniżenie czy ośmieszenie, można usłyszeć właśnie w domu rodzinnym od bliskich osób, w tym rodziców. Zdarza się, że tego typu komentarze pojawiają się już od najwcześniejszych lat życia dziecka. Opinie dotyczące wyglądu, wykorzystywanie jedzenia do wywoływania pożądanych zachowań lub rugowania niepożądanych. Nawet z pozoru niewinne żarty mogą negatywnie wpłynąć na sposób myślenia dziecka o swoim ciele. Skutki mogą być katastrofalne dla jego poczucia wartości, a w efekcie w przyszłości prowadzić nawet do zaburzeń odżywiania.
Body shamingu doświadczamy również za pośrednictwem środowiska, w tym naszych znajomych, którzy przecież w ogromnej trosce mówią nam przykładowo, że może nie jedz więcej, bo jak sobie znajdziesz faceta? Faceci lubią okrągłości, a u ciebie nie ma za co złapać. Do tego wszystkiego dochodzą nasze kompleksy, które takie komunikaty jeszcze tylko potęgują, a wisienką na torcie są social media, które nie tylko często zakrzywiają obraz prawdziwego ciała, czy kreują kult nieosiągalnych sylwetek, ale to tam w sekcji komentarzy można zostać zrównanym z ziemią tylko dlatego, że odbiega się od społecznie przyjętej normy. Trend wiążący szczupłą i wysportowaną sylwetkę z atrakcyjnością, z kobiecością i sukcesem powoduje mocną koncentrację na wyglądzie ciała, a im większa jest ta koncentracja, tym większe prawdopodobieństwo niezadowolenia z własnego wizerunku. I tutaj też warto wspomnieć o paradoksie, w którym szczupła sylwetka, cel tak wielu młodych ludzi, często jest również powodem do stygmatyzacji grupy osób, które są naturalnie szczupłe czy chude. Niekiedy powątpiewa się nawet w to, że mogą czuć się one źle z powodu komentarzy w odniesieniu do ich wyglądu albo w ogóle czuć się źle w swojej skórze, skoro wszyscy do tego dążą. Niekiedy dochodzi w związku z tym do takich absurdów, jak w przypadku Emily Ratajkowskiej, która zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie z plaży, jak leży obok swojej koleżanki i została oskarżona o fat shaming, że rzekomo specjalnie położyła się obok tej koleżanki, aby wyglądać lepiej i obśmiać jej sylwetkę. Modelka zaprzeczyła i podkreśliła, że wszystkie ciała są piękne bez względu na rozmiar. Badanie przeprowadzone przez zespół badaczy z University of Technology w Sydney wykazało, że treści bazujące na body positive przyczyniły się do poprawy postrzegania własnego ciała u młodych kobiet. Wykazało, że im więcej w przestrzeni publicznej pojawia się kobiet, które mówią o swojej cielesności pozytywnie, tym więcej informacji zwrotnych dostają osoby, które do tej pory czuły się wykluczone. Ale co ciekawe, badanie wykazało również, że body positive sprawia, że kobiety jeszcze bardziej koncentrują się na swoim wyglądzie. Polubienie swojego ciała i zaakceptowanie go zamieniło się w wielu przypadkach w przymusową pozytywność, która niekiedy wymusza czucie się dobrze w swoim ciele i polubienie go za wszelką cenę. W efekcie takie przymusowe, pozytywne nastawienie do ciała, zamiast dawać lepsze samopoczucie, może być stresujące, a nawet dodatkowo powodować poczucie winy, że nie kocha się tego ciała tak bardzo, jakby się chciało. Jest również ruch anti-body shaming, który mówi o tym, że odbieranie ciała w sposób pozytywny bądź negatywny ma wciąż charakter oceniający lub wartościujący i według zwolenników chodzi o to, aby ciało ludzkie było wolne od ocen i presji społecznej. Taki sposób postrzegania własnego ciała niejako zwalnia z porównywania się z istniejącymi standardami piękna, z konieczności bycia zadowolonym ze swojego ciała bądź też jego poszczególnych partii i odczuwania wstydu z powodu bycia nieidealnym czy niepasującym. Z tego słynnego TikToka, którego nagrała Ariana Grande, można wyciągnąć kilka istotnych wniosków, a nawet lekcji, które warto wcielić w życie, zanim zdecydujemy się komentować czyjś wygląd czy konkretnie ciało. Po pierwsze, powinniśmy być ostrożniejsi w wyrażaniu swoich opinii na temat wyglądu innych, być bardziej delikatni w stosunku do innych, ale też również do siebie. Takie sytuacje doprowadzają do tego, że osoba, na której temat się spekuluje, przybiera postawę obronną i często zaczyna się tłumaczyć, tak jak Ariana Grande czy Selena Gomez, czy inne osoby, które zapewniają zaniepokojonych, że wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej? Okay? Źle wyglądasz. Nie, no co ty? Wszystko jest okej. Okay. No przecież widzę, że coś jest nie w porządku. Nie, no wszystko w porządku, naprawdę. Na bank coś jest nie tak. Widzę smutek w twoich oczach. Może jestem trochę zmęczona? Mam cię! Płakałaś w nocy? Zdradza cię? Wziął kredyt we frankach? Po drugie, nigdy nie wiemy, z czym aktualnie zmaga się osoba, której wygląd komentujemy i jeśli nie znamy powodu, nie powinniśmy spekulować. Przykładem jest zmarły aktor Chadwick Boseman, którego krytykowano za utratę wagi, podczas gdy zmagał się z chorobą nowotworową. Inny przykład to piosenkarka Selena Gomez. Od 2018 roku zmaga się z krytyką dotyczącą przybierania na wadze. Artystka kilkukrotnie przyznała, że przybieranie na wadze to skutek jej choroby autoimmunologicznej, z którą walczy od kilku lat. Ariana Grande z kolei odniosła się do tego, że jej obecny wygląd jest porównywany do tego sprzed lat, który w opinii komentujących określany jest jako jej najzdrowszy. Wyznała też, że forma, którą wszyscy określają jako najzdrowszą, była najbardziej niezdrową, bo to był dla niej trudny czas, brała antydepresanty, piła i źle się odżywiała. Ariana powiedziała, że nawet jeśli nasze intencje są dobre, szczere i robimy to z sympatii, powinniśmy pamiętać, że ta osoba prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z tego, że ma problem, jeśli go rzeczywiście ma, i prawdopodobnie szuka rozwiązania. Problem może też dotyczyć zupełnie czegoś innego, tak jak w przypadku aktora Chadwicka Bosmana,
albo może go w ogóle nie być. Osoby, które komentują wygląd innych, tak jak w przypadku Ariany czy Seleny, często argumentują swoje uwagi troską, bo otyłość jest chorobą, bo anoreksja czy bulimia to zaburzenie odżywiania. To prawda, ale zakładanie z góry, że ktoś jest chory i diagnozowanie go może pozostawić ogromne piętno na psychice drugiej osoby. Każdemu może być przykro, każdy komentarz może mieć negatywny wpływ na samopoczucie i samoocenę danej osoby. Ja mogę się okłamywać, że nie jestem podatny gdzieś tam na to, na te komentarze i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że trochę jakby nabrałem do tego dystansu, ale jest on na tyle mały, że zawsze gdzieś tam coś mnie przyciśnie. I dotyczy to zarówno osób publicznych, jak każdej bliskiej nam czy dalszej osoby. Selena Gomez w jednym z wywiadów przyznała, że zaprzeczała, jakoby komentarze dotyczące jej wyglądu ją raniły, ale że to było kłamstwo. Aktor Jonah Hill, który od lat zmaga się z regularnym body shamingiem ze strony mediów, również odniósł się do publicznego komentowania jego wyglądu i zwrócił się z prośbą do obserwujących go osób. Wiem, że chcecie dobrze, ale uprzejmie proszę, byście nie wypowiadali się na temat mojego ciała, nieważne czy to, co macie do powiedzenia jest dobre czy złe, nie pomagacie. Jeśli aktualnie borykasz się z body shamingiem, jeśli ogarnia cię poczucie wstydu, lęk przed wykluczeniem z grupy, mierzysz się z krytyką otoczenia dotyczącą twojego wyglądu, pamiętaj, że nie musisz być w tym sam czy sama. Im szybciej sięgniesz po pomoc, aby zatrzymać przemoc, tym lepiej. Body shaming to przemoc, którą trzeba zatrzymać, a terapeuta, psycholog będzie po twojej stronie i pomoże ci przez to przejść. Body shaming może powodować przewlekły stres, który z kolei może prowadzić do wielu dolegliwości, takich jak choćby zaburzenia koncentracji, nastroju, snu, obniżenie samooceny, podważanie swojej wartości, co z kolei też może powodować samookaleczenia, sięganie po używki, też wspomniane już wcześniej przeze mnie zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe, depresje czy myśli samobójcze. To poważny problem, zwłaszcza w dobie ciągłego dostępu do social mediów, gdzie jesteśmy ciągle narażani na niepochlebne opinie innych. Staraj się w miarę możliwości nie koncentrować się na własnym ciele. Masz do zaoferowania znacznie więcej niż wygląd. Jeśli oglądając social media albo jakiekolwiek treści czujesz się źle, czujesz się gorzej, zaczynasz się wstydzić własnego ciała, to nie musisz tego oglądać. Jest taki magiczny guzik jak wycisz albo unfollow, który okazuje się być bardzo użyteczny i niezwykle pomocny dla naszej samooceny i ogólnej higieny psychicznej. Kiedy ktoś komentuje twój wygląd, kiedy o to nie prosisz, bez twojej zgody, nigdy nie jest za późno na zwrócenie mu uwagi i zarysowanie twoich granic. Masz prawo powiedzieć, że nie chcesz na ten temat rozmawiać. Masz prawo powiedzieć, że nie masz ochoty słuchać takich uwag. Masz prawo czuć się źle z tym, co słyszysz i masz prawo o tym mówić. Masz prawo zakończyć temat, a nawet wyjść i zamknąć za sobą drzwi, kiedy ktoś narusza twoje granice i nie szanuje twoich próśb. Nikt nie ma prawa naruszać twojej integralności i godności bez twojej zgody i podważyć twoich uczuć. To ty wyznaczasz własne standardy i masz prawo się czuć dobrze i tożsama, czy tożsamy z własnym ciałem i wyglądem. I to jest okej, nawet jeśli nie spełnia społecznych standardów czy oczekiwań innych. Jeśli ten temat was zainteresował i chcecie dowiedzieć się więcej na temat radzenia sobie z wyśrubowanymi oczekiwaniami innych, obejrzyjcie mój film, który znajduje się gdzieś tutaj. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa!